85 171,62 zł. I pytam się teraz tak. Gdzie są te pieniądze? Gdzie są wykonane czynności? Gdzie są materiały? Odnośnie, Panie Radny, tej inwestycji, o której Pan mówił, polegającej na adaptacji kotłowni na samym spotu i rekreacji w placówce opiekuńczo-wychowawczej Nadzieja, to jeszcze chcę Panu przypomnieć, że to Pan jako ówczesny starosta w 2007 roku w grudniu wysłał pismo do Urzędu Wojewódzkiego rozliczając tą dotację. No i bardzo dobrze. No to, Panie Radny, jeżeli były zakupione materiały, inwestycja została dokonana, to czegoż Pan szuka, bo ja tu nie rozumiem tego. Proszę się umówić na czyli, Panie Radny, przepraszam, Panie Przewodniczący, nie, bo tutaj, Panie Przewodniczący, bo Pani Radna powiedziała, że inwestycja nie została wykonana, to znaczy, że Pan Kłopotowski, wysyłając pismo do Urzędu Wojewódzkiego, poświadczył nieprawdę, że inwestycja została dokonana i tak naprawdę nie było? Jak się mają nakłady poniesione na ośrodek opiekuńczo-wychowawczy Nadzieja do faktycznie wykonanych prac. Panie Radny Kłopotowski, chciałabym Panu uzmysłowić, że te inwestycje, o których Pan mówisz, to jest rok 2007. To Pan rozpoczął te inwestycje niczym nieuzasadnione, bo w tym samym czasie otwierał Pan placówkę opiekuńczo-wychowawczą we Franciszkowie, Panie Radny. To są Pana decyzje, których konsekwencje muszę ja ponosić. To są Pana decyzje. Jakie są zamierzenia? W chwili obecnej placówka została wygaszona. Nie ma już tam dzieci. Wysłaliśmy pismo do Pani Wojewody odnośnie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej Nadzieja w Żychlinie z informacją o tym, gdzie są umieszczone dzieci z tejże placówki. I czekamy na odpowiedź od Pani Wojewody. Jeżeli taką odpowiedź uzyskamy, przedstawimy Szanownej Radzie. Ja jeszcze tylko chciałabym uzmysłowić, co mówiłam dawno temu, że ta placówka w pierwotnej wersji była internatem na 120 dzieci. Teraz, jak Państwo wiecie, zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą liczyć tylko 30 dzieci. Więc ten budynek jest 4 czy 5 razy za duży. Ja i zarząd, stojąc na straży dbania o finanse publiczne tego powiatu, uważam, że nie jest racjonalnym i zasadnym inwestowanie kolejnych milionów w tą placówkę.